I got it! Zrobiłem to! Jedziemy dalej. Jesteśmy już u schyłku tego poziomu, więc zastanawiacie się pewnie, co z kolejnymi dwoma rozdziałami. Zobaczycie. Rozdział trzeci. Rezygnacja. Dobra, nie obchodzi mnie to. Dobra, ostatni chapter, rozumiem. Do tego dążyliśmy. Aha. Dobra, podoba mi się. Teraz rozumiem, czemu nikt nigdy tego nie zdobył. Tej wieży. Naprawdę mnie martwi, Kamski, że ty dalej grasz. Bardzo mnie to martwi, ale to boli wszystko. W sensie to tak nawet męczy palce już. Przy tym poziomie skomplikowania, gdzie musisz powtarzać to wszystko raz za razem. Masakra to, jak to męczy palce. No ta sekcja jest o wiele bardziej przystępna na razie. Zobaczymy jej dalszą część. Bo każda z tych sekcji ma to do siebie, w sensie każdy z tych fragmentów ma to do siebie, że im dalej w las, tym gorzej. A jesteśmy znowu w miejscu, które ma potencjał do tego, żeby był tutaj wiatr i lód. Pamiętamy, jak to się dla mnie kończy. Się cieszę, że masz prostego checkpointa teraz. Że co mam? Kurde. Tam widzę tę półkę, no nie mogę na nie doskoczyć, do niej doskoczyć. Ale mnie bolą łapy, o kurde. No mam dosyć. Ale idziemy do przodu, idziemy. Jezu, ale prawie zawadziłem tam. Dobra. Co? Nie! Nie złamaliście tego właśnie. Co? Może jak stąd wyjdę? Jak się cofnę? No kurde, serio? To nie jest trudny skok, ja mogę to zrobić od razu. Po prostu nie wiedziałem, że muszę. Moim zdaniem straszna hamuwa, ale no z drugiej strony powiedzmy sobie, gdyby ktoś zrobił to na farciku, no to tu może... No może tutaj farcik by się wyczerpał, nie? W ogóle widzicie, ja wspominałem o tym, że jak już raz coś zrobię, to często potem łatwo mi się to replikuje w miarę. Jestem całkiem niezłą kserokopiarką, jeśli chodzi o skille. No i właśnie to jest przykład, nie? Zobaczcie, jak szybko to wróciłem, jak już udało mi się tutaj tam dojść wcześniej. Jak szybko przyszło mi powrót, przyszedł mi powrót, nie? Lecimy dalej. Huśtawka! Wiii! O Jezus! O, w slope, halo! No. O! Co się dzieje, że teraz nie daję rady tu wskoczyć? A dziękuję, Aleksian, dziękuję. Cieszę się w ogóle, dziękuję wam bardzo, bo bardzo często się spotykałem z tym w trakcie streamów, że już od bardzo dawna byście mi mówili, jak bardzo powinienem się poddać i odpuścić, ale chyba mnie poznaliście na tyle, że wiecie, że tego nie zrobię i raczej po prostu życzycie mi szczęścia. Dzięki. Dzięki, Kamski Zabitcy. Ale pewnie niektórzy już są przemęczeni patrzeniem, jak męczę tę mapę, bo naprawdę to już jest bardzo, bardzo długo. Zobaczcie, ile mam na liczniku. Prawie 3 godziny gram tę mapę. Niesamowite to jest. I to nawet nie jest dlatego, że aż często popełniam błędy. Ona jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo długa. Jest naprawdę długa. Naprawdę długa. No! Przecież... Dotknąłem już tego, no praktycznie dotknąłem trawy, jak oni to chcieli, żebym dotknął, no. Nie wiem, czy to jest bezpieczne stwierdzenie, bo wydawało mi się, że ono jest związane z paleniem, ale... Ja powinienem sobie melisę zrobić. Rumianek pije cały wieczór. Powinienem sobie melisę zrobić. Na ten level. No! Udało się. Okej. Gdzie ja powinienem dolecieć, myślicie? Dobra. No! Jesus Christ, to będzie trudne. Ten skok będzie trudny, dobra. Długie skoki to nie jest moja specjalność, ewidentnie. Boję się trochę, że... A, mogę zawadzić to głową, miałem nadzieję, że nie. Ej, w sumie dobry pomysł. Dobra, jestem gdzieś. A muszę być tam. Jest! Kolejny checkpoint zrobiony. Lecimy dalej. Jeszcze niedaleko. Ale naprawdę dalej mnie martwi, że obaj panowie się męczą dalej z tym levelem. Bo to znaczy, że ten czas, jak byli przede mną,
poświęcili na próbę robienia czegoś, co było bardzo, bardzo ciężkie. A mnie to jeszcze czeka, słuchajcie. Ale wiecie co? Dawno nie byłem tak wkręcony w poziom. Był jakiś taki moment, gdzie powiedziałem, że jestem strasznie wkręcony. To jestem jeszcze bardziej wkręcony niż wtedy. No, czemu się ślizgasz na kamieniach? No come on, ty głupi robocie, co ty robisz? O Jezu, nie mogę! Dobra, tu jestem bezpieczniejszy trochę. Okej. Dobra. O, tu są slopy! Kurde, slopy! Ja myślałem, że to są płaskie po... Aaaa! No, ale tego się chyba w takich grach niestety nie przeskoczy. Banger! Kumax! Siemano! O Jezus, aż mi uciekło coś tutaj. Uff. Dobra, lecimy dalej. Finally! Celtics, ja wiem, że ty już masz dosyć, wiem. Co jest? Chcę powiedzieć, że strasznie zepsute są te hitboxy tych kolców niektórych. Tak? No, druga szyna. O, ja cię szpiernicze. Co tu się dzieje? Byłem blisko, dobra. Ale cieszę się, Kamski, że ty też i Kumax, że wy też jesteście tak wytrwali, że dalej próbujecie z tą mapą, nie? Wow, co tu się dzieje? Dobra. Dobra. Tu jest bezpiecznie i teraz co dalej? O, moje ulubione. Kurde. Wiecie, że tego nie lubię? Trudny jest ten skok. Mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej wymagający niż te poprzednie, które były. Z podobną mechaniką. Strasznie ciężko, strasznie. Kurde, molno. No nie mogę z tym skokiem. Serio, nie doleciałem. Ja tu stoję i zobaczę, jak ktoś to robi, bo ja nie wierzę. O, jeszcze tam są te bujawki. Świetnie. Uwielbiam huśtawki. Huśtawki były superowe. Dobra. No odważnego, ale to zrobiłem raz. Czyli da się. No nie, 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 jakie to jest trudne. Tylko prawie północ się zrobiła z tego wszystkiego. Ale to też pokazuje, każdy poprzedni fragment był taki, że zazwyczaj już za drugim, trzecim razem byłem w stanie robić to idealnie, nie? A teraz patrzcie, że nawet jak mi to wyszło, to nie jestem w stanie tego zreplikować za każdym razem. To świadczy o poziomie trudności tego fragmentu. Nienawidzę tych skoków. Ha! Jestem na górze. Dobra. To już zrobiłem. Chociaż raz. Chwila. Ja będę musiał nad tym przeskoczyć. Okej. Dobra. A tu? Dobra, mogę wskoczyć na ramię tego. Ale jak wskoczę na ramię, to zaraz zdechnę. Muszę wskoczyć na ramię i przeskoczyć na drugą stronę tego, od razu łapiąc kolejny ten. Kolejne wahadło, tak? O tak, no, 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 dokładnie tak muszę zrobić. Dobra. What the fuck? Co ja odwaliłem w ogóle? Jak ja to zrobiłem tak szybko? Dobra, nie pytaj, tylko powtarzaj. Nie pytaj, tylko powtarzaj. Ajajaj! 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 Kurde no! Zginę! Umrę, nie przeżyję. Muszę dojść do tego bossa. Nie mogę się doczekać tego bossa. Chcę zawalczyć z bossem. Kurde! No przecież robiłem to już. Slope. Dobra, co tam się dzieje? Muszę to zrobić, skoczyć i potem przeskoczyć nad tym. No i czy ja mógłbym to... krzyczeć, bo jest po północy, zabiją mnie sąsiedzi. A ja chcę krzyczeć.
Nie, no nie mogę. Szlak mnie trafi z tym skokiem, no. Z tym jednym konkretnym tam, z tym kolcem. Jeszcze musieli położyć tam kolec, żeby nie dało się wyratować. To robię jak karabin maszynowy ten fragment, ale tego nie. No bo ten... Trudny jest ten skok. Wilgax, weź pożyczną klipa. Proszę. Fajnie by było, jakbym mógł tam sensownie często dochodzić. Ale niestety, do określenia sensownie często jest mi bardzo daleko. No właśnie przez to gówno tu! Nienawidzę tego! Popierdolone to jest! Jeszcze ten kolec wystający, żeby na pewno kogoś zapierdolić tam na miejscu. No nie wierzę w to, po prostu nie jestem w stanie fizycznie znieść tego tormentu, który mi się dzieje w głowie. Dlatego teraz się tak wyżalam i klę, żeby może chociaż na chwilę mi przeszło. Bo się gotuje w środku, się porwał! 100 godzin w GD myślał, że może zrobić Extreme Demona. Nie ma gentlera. Generalnie gentler twierdził, że on nie potrafi robić prostych rzeczy w tej grze, więc teraz będzie tutaj gentler 2 i musicie to znieść. Ja wam pokażę, jak się przechodzi te poziomy. Kontrę? W tę grę dla 8-latków? Błagam cię. Jak ktoś sobie z tym nie radzi, to powinien sobie spokojnie po prostu przestać grać w życiu, bo to nie jest ewidentnie hobby dla niego. Ej, Beatsa dostałeś. A, zakneblowałem go. Matko, czy on zawsze musi mnie traktować jak takiego wielkiego brata, który po prostu zawsze może podejść do komputera i pomóc mu, jak nie potrafi przejść poziomu? I wanna swing on the chandelier. Dobra, jestem tu. Dobra, mówicie, że tu jestem bezpieczny. Huśtawę na huśtawę. Dobra. Dobra. To już... Czy mam checkpoint? Boże, czy ja mam checkpoint? Tak, to chyba boss. Mam checkpoint! Mam checkpoint! I don't care, bossie, zabij mnie! Koniec mojego pierwszego Extreme Demona. No dobra, czyli rozdział 4. Ziomuś, nie zabijaj mnie. Boss!